Witam wszystkich, nazywam się Jerzy Wierzbicki, jestem fotografem. Chciałbym dziś Państwu przedstawić swoją ostatnią publikację książkową o Sultanacie Omanu. Album ten jest efektem prawie 8 lat pracy w Omanie jako fotograf, ale przede wszystkim blisko 300 mniejszych bądź większych wypraw w omański interior, jakie zrobiłem w latach 2007 do 2015. Cały ten okres zaowocował zbiorem paruset tysięcy fotografii. W końcu udało się wyselekcjonować prawie setkę tych, moim zdaniem, najfajniejszych czy najlepszych i umieścić w tym albumie. Sama książka ma format 24x36 cm. Jest wydrukowana na papierze kreda matowa 200. Wszystkie fotografie w środku są oczywiście barwne, łącznie z opisem oraz datą, gdzie zostały i kiedy wykonane. W książce są zarówno zdjęcia z omańskich gór, jak i z obszarów położonych bliżej Oceanu Indyjskiego, ale przede wszystkim z omańskiej pustyni, którą upodobałem sobie szczególnie, nie tylko zresztą do jakichś eksploracji fotograficznych. Co tu jeszcze powiedzieć? No, towarzyszą książce teksty w języku angielskim o tym, jak fotografowałem w Omanie oraz o paru przygodach, jakie przeżyłem w trakcie pracy nad taką publikacją. Książka ma sztywną okładkę, oprawę sztywną, przepraszam. Zdjęcia zarówno na okładce z przodu, jak i z tyłu to są fotografie naświetlone na światłoczuły papier i jakby wklejone w tą sztywną oprawę. Egzemplarzy tylko 100, także album o charakterze mocno kolekcjonerskim. Każdy egzemplarz jest przeze mnie podpisany i sygnowany. Także jeśli ktoś z Państwa chciałby nabyć taki album, zrobić komuś fajny prezent bądź mieć coś tak ładnego w swojej własnej bibliotece, to zachęcam do kontaktu. Książkę można nabyć tylko u mnie. Proszę się kontaktować albo przez media społecznościowe, albo przez e-mail. Dane znajdą Państwo na stronie internetowej jerzywierzbicki.com. Zachęcam jeszcze raz, naprawdę rzecz bardzo przyjemna dla oka, szczególnie jak ktoś jest fanem i fotografii krajobrazowej, albo szczególnie Sultanatu Omanu, o czym ten album traktuje wyjątkowo, jak sądzę. Także dziękuję i jeszcze raz zachęcam do kontaktu.